Gdy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy Mu uwierzyli. Jeśli będziecie trwać w Moim Słowie, będziecie prawdziwie Moimi uczniami. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli Mu: My jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie służyliśmy nikomu. Jakże możesz mówić, będziecie wolni? Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu. A sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz Syn mieszka na wieki. Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz usiłujecie mnie zabić, bo moje słowo nie znajduje w was miejsca. Ja mówię to, co widziałem u mego ojca, a wy też robicie to, co widzieliście u waszego ojca. Odpowiedzieli mu: Naszym ojcem jest Abraham. Jezus im odpowiedział: Gdybyście byli synami Abrahama, spełnialibyście uczynki Abrahama. Lecz teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam mówił prawdę, którą słyszał od Boga. Tego Abraham nie robił. Wy spełniacie uczynki waszego ojca. Wtedy powiedzieli mu: My nie jesteśmy spłodzeni z nierządu. Mamy jednego ojca, Boga. Jezus im powiedział: Gdyby Bóg był waszym ojcem, miłowalibyście mnie, gdyż ja od Boga wyszedłem i przyszedłem, a nie przyszedłem sam od siebie, ale On mnie posłał. Dlaczego nie pojmujecie tego, co mówię? Dlatego, że nie możecie słuchać mojego słowa. Wy jesteście z waszego ojca, diabła, i chcecie spełniać pożądliwość waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Ojcze, dziękuję Ci, że my jesteśmy zrodzeni z Twojego słowa. Dziękuję Ci, że idziemy tylko za Tobą. Twoje słowo jest prawdą. Ty uczyniłeś nas prawdziwie wolnymi i w tej wolności chcemy trwać. W tej wolności chcemy żyć. Dzięki Ci, Boże, za to, co uczyniłeś. Dziękuję Ci, Panie, że mamy pełnię Twojej chwały, pełnię Twojej prawdy, że jesteśmy zrodzeni z Boga i słuchamy Twego słowa i idziemy za Twoim słowem. A szatan, kłamca i ojciec kłamstwa, nie ma nic swego w nas, bo Ty wyzwoliłeś nas spod panowania grzechu i śmierci. Ty przeniosłeś nas do swojego królestwa. Ty dałeś nam nowe życie i zrodziłeś nas z Boga. Wyrwałeś nas z ciemności i przeniosłeś do światła. Jesteśmy jedno z Tobą. Jesteśmy prawdziwie wolni. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.